Scenariusz jest o trójce nieudaczników, którzy mieszkają z rodzicami i trochę im nie wychodzi. Mam wrażenie, że my jesteśmy we trzech bardzo podobni do siebie. I Jacek, i Marcin, i Albert znają się od dzieciństwa. Mają wspólne życie za sobą tak naprawdę. We trzech są nieudacznikami życiowymi. No i to jest splot jakichś takich tych trzech, że tak powiem, życiorysów, które się spotykają i przyjaźnią. No i ich perypetii, a perypetie są głównie związane z takimi najprostszymi, codziennymi, życiowymi sytuacjami, czyli takiego bycia w potrzasku, jakiegoś takiego udupienia życiowego. Jesteśmy w miejscu, do którego dążą nasi bohaterowie, żeby zrealizować plan, o którym nie mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić. No i wiążą z tym duże nadzieje, że to będzie taka sytuacja, która ich właściwie ustawi do końca życia. Już teraz to już pójdzie z górki. Już to nawet nie jakoś będzie, tylko będzie, na pewno będzie. Nasza trójka bohaterów jest 40-latkami. Jacek, czyli Albert Osik, Dobromir Dymecki, czyli Albert, i Marcin, czyli Sebastian Pawlak. Jacek akurat jest, wydaje się być tutaj hersztem tej bandy. W sposób jakiś taki nieudolny i nielegalny albo półlegalny zdobywa środki, żeby cokolwiek, wiesz, móc sobie kupić poza tym, co mu tam matka w domu da. O, właśnie to jest ciekawe, wiesz, że wydaje mi się, że każda z tych postaci, dlatego tak mocno żeśmy naciskali na to, żeby sceny z rodzicami, to są takie ważne sceny, dlatego że jakby tam się odbija, jak w lustrze się odbija to, kim oni naprawdę są. To znaczy, że to nie jest poza, którą mają na zewnątrz i którą obserwujemy jakby przez film, ale w scenach z rodzicami to oni są tacy malutcy, gdzie wracają pod te skrzydła tych swoich matek takich. Żadna z nich nie ma równo pod sufitem. Kurczę, oni mają po 40 lat, nie? A cały czas z tymi rodzicami są zależni od nich. I cały czas tam z nimi są w kontakcie i cały czas jakby ci rodzice nad nimi gdzieś tam wiszą i wpływają na ich życie, nawet jeśli ich nie ma bezpośrednio przy nich, jak chociażby ojciec Alberta, który siedzi gdzieś tam w Niemczech, ale gdzieś z tyłu głowy Albert cały czas ma, żeby go zadowolić, żeby usatysfakcjonować ojca, żeby był z niego dumny. Cipol, umawialiśmy się, tak czy nie? Najpierw robota, potem rozrywki. Ja nie chcę, rozumiesz? Błagam, dajcie mi się rzuty, nie poproszę ją. O, najwyżej ten. Na potrzeby jakby takiego zbudowania sobie relacji tej trójki, żeśmy sobie ustalili, to tutaj jest, że tak powiem, cipolem numer jeden. To jest trochę, że tak powiem, sprawniejszy i to jest najsprawniejszy, więc ja jestem ten taki pośrodku. Ten, który nie jest najbardziej cipolowaty, ale też najzaradniejszy, to też nie jest. Więc mój bohater w tej relacji jest takim bohaterem, który ma różne pomysły, ale chyba nie do końca je potrafi zrealizować, do tego potrzebuje Jacka. Albert jest z tak wielodzietnej rodziny, że nie wiadomo, ile ich tam jest. No to jest sytuacja takiego ciągłej, może nie walki, rywalizacji, ale też jakiejś takiej walki o przetrwanie połączonej z bardzo konkretnymi zasadami, które w takich rodzinach zazwyczaj panują. No i takich różnych odpalonych pomysłów, jakiegoś ukrywania swojej trochę tożsamości przed tą rodziną, bo mój bohater zarabia w bardzo taki pokrętny i niebezpieczny sposób, co jest dosyć w ogóle pojechanym pomysłem i to będzie na pewno jakieś zaskoczenie, ale też w rezultacie jest to jakąś pułapką. Popatrz na mnie. Ja nie przepraszam bardzo panie, no może ja się na chwilę zakapiłem, ale już nie będę. Dlaczego jesteś taki niegrzeczny? No właśnie nie wiem. Marcin jest mi najbardziej bliski, chociaż każda z tych trzech postaci gdzieś się tam wyrywa ze łba. Marcin jest takim przedstawicielem 40-latków, którzy się jeszcze nie oderwali od pępowiny mamy, a jak się oderwała, albo się odrywają, ale to już trochę jest za późno.
mieszka z rodzicami, jest jedynakiem. Ma zasiłek, jest leserem, mamusia robi mu kanapki, tatuś mu przynosi jedno piwko dziennie. Ma dwójkę kumpli, z którymi się spotyka, którzy mają gorszą sytuację w swoim życiu. I ja jestem takim jakby największym nieudacznikiem wśród tej trójcy, ale myślę, że też będę mógł pokazać taką inną twarz Marcina, nie tylko pierdołowatą. No dobra, tyle, nie wiem. Kurwa! Ukradłeś mój pomysł! I co teraz udajesz, idiotę? Cicho! Jaki twój pomysł? Mój co? To był mój pomysł! Twój chuj! No i co? I tak to razem zrobimy. Humor Sylwestra jest specyficzny i buduje pewien świat, który bardzo się nadaje do tego, żeby to przekładać na wizualną stronę filmu. Zainteresował mnie bardzo jego styl. Wtedy kończył szkołę łódzką filmową i miał wyjątkowo poczucie humoru. Poczucie humoru, który wynika nie tylko z tekstów, ale z gry aktorów, z formy filmowej. Miał coś takiego, co go odróżniało od innych twórców. I dlatego w studio Munka po 10 latach strasznie się cieszę, że realizujemy pełnometrażowy debiut Sylwestra. To jest jakiś kawał dobrej komedii, świetnie napisanej, ze świetnymi bohaterami. Totalnie się w to wciągnąłem. Ja też uwielbiam ten świat Sylwka. To jest unikalnym też przykładem dzisiaj komedii filmowej, prawdziwej takiej komedii filmowej, nie romantycznej, nie jakiejś sformatowanej pod wzory komercyjnych filmów amerykańskich, tylko prawdziwej, która wynika z naszej tradycji, takiego komizmu polskiego, który też nas łączy trochę z Czechami, ze czeską szkołą filmową i trochę z wczesnym Jimem Jarmuszem. Akcja! Cześć. 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 Cześć, Michał. Czemu nie przyszedłeś? Ty chodź ci pod. Plan jest. To jest taki rodzaj, wiesz, jakiegoś takiego miksu, takiej komedii podglądanej, czyli komedii jakichś takich typów trochę jak ówczesnego Formana albo właśnie u naszego Kondratiuka. I tak mi się wydaje, że ta śmieszność na tle tego co się dzieje, jest... to nie jest taki, wiesz, że tam ludzie będą się zalewać, wiesz, łzami ze śmiechu, że będą ryczeć w kinie. No będą się śmiać, ale to taka gorzka komedia. Bardzo mi to odpowiada. To jest coś, czego nie widziałem u nas dawno.